Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. W tym filmiku pokażę, jak tak w całokształcie, że tak mogę powiedzieć, rozeznać się z gitarą, którą mamy do czynienia w sklepie, czy też może kupując od kogoś przez Allegro i tam będąc u niego w domu. I żeby sprawdzić, jak mimo zapewnień oczywiście sprzedawcy, prawda, który powie, o, gitara jest zarąbista, trzeba... czy możesz oczywiście ją kupić, prawda? Tutaj wiadomo, musi mieć w mózgownicy pewne elementy takie z teorii, chociażby ze znajomości samego instrumentu, które wypadałoby wiedzieć i żeby sobie je, można powiedzieć, odhaczać, czy dana rzecz jest ok, czy jest nie ok, i to, można powiedzieć, decydowałoby o tym, czy dany instrument kupić. Także no, pierwsza rzecz w ogóle, na jaką musimy zwrócić uwagę, to w ogóle to, czy gryf jest prosty. Jeśli sobie popatrzycie, jak to podłożyć. Jeśli sobie podkładam gitareczkę. O. Mniej więcej tak sobie podkładam na przykład oko, już tam mówiłem wcześniej, przy regulacji gryfu. Żeby sobie zobaczyć po prostu wzdłuż, tą linię zaobserwować tego gryfu. Oczywiście to nie jest kwestia taka, że jak będzie gitara z krzywym gryfem, to że w ogóle już nie można kupić. To oczywiście można wyregulować, więc to nie jest jakiś problem. Jednak jeśli chcemy sobie kupić gitarę, chcemy zobaczyć, w jakim ona jest stanie, to wiadomo, pierwsza rzecz patrzymy, czy gryf jest prosty. Czy na przykład jak jakoś złapiemy tutaj i tutaj, czy tutaj w tym miejscu gitara jakoś specjalnie nie rusza się ten... gryf nie odchodzi jakoś pod wpływem samego ruszania. Ja na przykład po jakimś czasie grania zauważyłem, że jakoś mi się te śrubki poluzowały i musiałem je po prostu podokręcać, bo wręcz jak zacząłem gryf przekręcać, tak ruszać ręką na boki, to ten tutaj zaczęło coś stukać, więc oczywiście też jest kwestia wyregulowania, dokręcenia, więc to też nie jest jakiś problem. Jednak sobie wypadałoby to sprawdzić. Wypadałoby oczywiście też zobaczyć, jak to z tymi strunami, bo tutaj też dużo osób mi pisze, jak ta wysokość strun ma się do tego grania, ma jaką wybrać, jaką, nie wiem, używać, jak. No oczywiście kwestia jest taka, że jeśli sobie bierzemy gitarę, w której nawet jest za wysoko są struny nad progami, to sobie możemy to wyregulować i obniżyć. Wyregulować za pomocą oczywiście tych śrubeczek do regulacji wysokości, tak jak pisałem też wcześniej w tym filmiku takim z tablicą. Jednak no ważne jest to sprawdzenie, czy jeśli sobie przykładamy, o, widzicie, ja sobie patrzę teraz na kamerę, jeśli sobie przykładamy palec do gryfu, o, do struny, żeby zobaczyć, na jakiej wysokości są w ogóle te struny, na jakiej jest ta jakby akcja strun ustawiona. Tak jak na przykład tutaj mam właściwie optymalnie, ja bym sobie mógł to jeszcze troszeczkę obniżyć te struny, jednak to jest taka wysokość, którą można powiedzieć, jak najmniejszy odcinek czasu musi upłynąć, nim ten strunę dotkniemy. Niektórzy mają wysoko strunę, o, coś takiego, o, to mają, nie wiem, jakiś ułamek sekundy muszą nacisnąć, żeby musi potrwać ten ułamek sekundy, żeby ten dźwięk zabrzmiał. Tutaj no oczywiście to sobie możemy wyregulować, jednak może być taki problem, że na przykład gitara będzie miała krzywy gryf i już się nie będzie dało tego obniżyć. Może być taka sytuacja, że na przykład gitara będzie miała jakoś tak powykrzywiany gryf, już nie do wyregulowania, można powiedzieć, że na przykład on będzie bardziej odchodził tak, struny będą na maksa, a prętem na przykład tam już ciężko będzie kręcić. Też tak może być, że już właściwie ten pręt, on tam już jest tak, jeśli chcemy go poruszyć, już jest tak mocno przykręcony, że już właściwie się nie da nim poruszyć. Też coś takiego może być. No jednak teraz możecie się zapytać, jaka wysokość tych strun powinna być, żeby było najlepiej. Ja, bo to można powiedzieć milimetry, tam 2 mm na 12 progu. Wszędzie w takich fachowych poradach możecie właśnie spotkać. Trzeba nacisnąć na 24 i sprawdzać, jak to jest na pozostałych wzdłuż gryfu, czy nacisnąć na 12 progu. Różne są te, można powiedzieć, takie teorie. Ja robię coś takiego, obniżę sobie kamerkę, że jeśli sobie kładę palec na gryfie, na strunie i chcę sobie zrobić bending,
I jeśli struna mi ta następna, ta obok, naciskam czwartą, podciągam, a piąta mi jakby wchodzi pod palec. Jeśli struna wchodzi mi pod palec, to można powiedzieć, że te struny, wysokość strun jest ustawiona prawidłowo. To akurat oczywiście jest tylko moja opinia. Nie zrażajcie się, jeśli macie jakieś, ktoś wam co innego powiedział. Według mnie to jest coś takiego, że po prostu jeśli mamy, mielibyśmy strunę za wysoko, robię bending, to ta struna mi po prostu wchodzi na palec, o. To akurat, no ciężko mi to pokazać. O, na przykład sobie... A tutaj widzicie, no tutaj jest ta struna obok, ta struna D, o ta, ona mi wchodzi pod palec, pod ten palec, którym robię bending. O, i według mnie to jest jak najbardziej prawidłowe ustawienie. Może być oczywiście jeszcze niżej. Na tyle nisko, żeby nie brzęczały podczas... Żeby nie brzęczały podczas jakiegoś grania. No możemy sobie sprawdzić... szczególnych progach sobie sprawdzić, czy to ustawienie jest prawidłowe, nie brzęczą nam struny. No tutaj w mojej akurat gitarze tutaj nie brzęczą. I wysokość strun też myślę, że jest ustawiona elegancko, no bo... taka sprawa, że tak można było powiedzieć. Co tutaj jeszcze można jeszcze na co zwrócić uwagę? No nie wiem, czy przetworniki nam wylatują, czy nie. No a mnie, akurat u mnie troszeczkę się tutaj rusza. To oczywiście wszystko jest do wyregulowania jeszcze. Czy na przykład trzeszczą gałki podczas kręcenia. Jeśli trzeszczą gdzieś, no to mogą być do wymiany. Nowe nie będą trzeszczeć. Można też sobie zobaczyć odnośnie kluczy, czy na przykład tutaj nie ma jakichś luzów, czy na przykład nie ma luzów tutaj, w tym, tutaj gdzie są przykręcane. Czasem się zdarza, że te śrubki, to tutaj, no akurat ciężko mi to pokazać, te śrubki po prostu odpadały w niektórych gitarach, które miałem styczność brać do ręki. No przez to może się jakiś nawet czasem klucz może wypaść, no nie wiem, no różne mogą być akcje niespodziewane. Także warto byłoby sobie sprawdzić, czy wszystkie śrubeczki są. No jak ich nie ma, to można powiedzieć, że proszę o zwrot śrubeczków. Co jeszcze można było zobaczyć? No pewnie można było sprawdzić, czy nie ma jakichś pęknięć na samym gryfie, czy nie ma jakichś szczelin, jakichś, nie wiem, rozszczelnień drewna, jakichś takich pęknięć. Czy też na samym korpusie. No same obicie akurat jeszcze nic nie znaczą. Jeśli mam gdzieś pobijaną gitarę, to jeszcze nic się nie dzieje. Gorzej byłoby, gdyby to było gdzieś pęknięte. Widać było taką szczelinkę gdzieś na lakierze, która stopniowo, można powiedzieć, się rozszerza. To był jakiś problem. Tak więc no, myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, które można byłoby zwrócić uwagę. Jeśli coś przeoczyłem, to piszcie w komentarzach. Na pewno inni na tym zyskają. Cóż to jeszcze można byłoby obczaić? No, menzurę samo ustawienie tej menzury można byłoby ewentualnie sprawdzić. Może być taka sytuacja, że gitara jest na tyle słaba jakościowo, że po prostu no, nawet jakby się wyregulowało tą menzurę, to się nie wyreguluje jej należycie. No to akurat kwestia jest taka, że jak idziemy do kogoś do domu i sobie testujemy gitarę, to przecież nie będziemy menzury ustawiać, nie będziemy siedzieć pół godziny, żeby sprawdzić, no czy menzurkę to pan miał tutaj ustawioną ok, bo jak nie, to ja nie kupuję. A gościu mówi, no to proszę sobie ustawiać. No i siedzimy pół dnia i sobie testujemy, ustawiamy menzurę. To byłoby troszeczkę bez sensu. Ja na przykład tą gitarę kupowałem używaną od gościa właśnie w Krakowie. Jak po prostu ją ogrywałem sobie w domu, znaczy w domu tam u tego gościa, to sobie po prostu tylko sprawdziłem, czy tutaj dobrze brzmi, czy nic nie trzeszczy, jak brzmi na przesterze, jak na klinie brzmi i właściwie tyle. No jedynie sprawdzałem oczywiście tą wysokość strun, jak wam mówiłem, jak ma ustawiono, bo niektóre gitary
Niektóre gitary mają też taki problem, że w zależności od konstrukcji może mieć jakiś taki mostek, który ciężko byłoby ustawić. No na przykład gitary SG, one są takie dosyć specyficzne. Tam w ogóle te struny są troszeczkę, mostek jest generalnie wyżej, więc struny zawsze są pod pewnym kątem. One są troszeczkę tu wyżej i tutaj dopiero schodzą w dół. Gryf cały jest troszeczkę przesunięty, odchylony w dół. W każdym razie w tych, co się tam spotkałem, jest troszeczkę odchylony w dół. Więc ten kąt jest troszeczkę inny. Bo tutaj jak popatrzycie, to mam idealnie jak na talerzu, można powiedzieć, wszystko ustawione. Płasko. Tam gryf jest troszeczkę pod kątem ustawiony w stosunku do korpusu. No, akurat taka jest konstrukcja, więc to akurat nie ma co narzekać. Jednak no, jeśli ktoś po prostu nie grał jeszcze na gitarze typu SG czy na Les Paulu, a grał na przykład głównie na jakimś na Stratocasterze, to wypadałoby, żeby sobie i tak ograł przed kupieniem. No chociażby dlatego, że w Les Paulu środek ciężkości jest troszeczkę przesunięty, ponieważ tutaj mamy, można powiedzieć, gitara ma taką większą dupcie i to większe... Ten większy korpus sprawia, że nam ucieka troszeczkę z kolana, troszkę nam zjeżdża, więc mamy przesunięty troszeczkę ten jakby środek ciężkości i inaczej nam się gra. Zupełnie inaczej jak mamy na przykład Explorera, no to on też troszeczkę może mieć inne ustawienie. Mniej więcej to i tak byłoby w tym miejscu to wcięcie na nogę. Jednak no, trzeba było sprawdzić, no bo tutaj to skrzydło, takie można powiedzieć, co wystaje nam z tej strony w Explorerze, to troszeczkę może przeszkadzać. No nie mówię już o fałkach, gdzie w ogóle tam jest kosmos, ponieważ na siedząco, żeby grać, to trzeba mieć tą fałkę między nogami, jedno skrzydło z tej fałki, więc to jeszcze inna rzecz jest. Tam mamy wtedy zupełnie inaczej się ustawiamy i może być nam w ogóle nie do grania, więc najlepiej sobie... jeśli to jest nowy kształt, którego tam jeszcze się nie ogrywało, to wypadałoby sobie go pomacać i próbować zagrać na stojąco, oczywiście też na stojąco, jak i na siedząco. Chyba że kupujemy podobny model, jak już mamy. Mam Stratocastera, Ibaneza, chcę kupić Stratocastera jakiegoś Dina, no to właściwie prawie że niczym się to nie różni, poza marką i tam ewentualnie sprzętem. Dobra, myślę, że to byłoby tyle. Jeśli jakiś czegoś pominąłem, co można byłoby jeszcze dodać, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo nieraz właśnie bardzo wartościowe rzeczy piszecie pod spodem w tych komentarzach. No to papeteczki.